Hej, ja jestem Sarge i zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka naszej serii Zagrajmy w Rise of the Ronin. Wygląda na to, że jest to ostatni materiał z przechodzenia tej mapy na 100%, bo niewiele nam już zaległości pozostało i dzisiaj właśnie takimi zaległościami się zajmiemy. Na dobry początek znajdujemy się przed studiem fotograficznym, gdzie przyjmiemy ostatnie zlecenie fotograficzne. No przynajmniej ostatnie tutaj na tym obszarze, bo nie wątpię, że pewnie na kolejnej mapce też znajdziemy coś podobnego, a przynajmniej na to liczę. How are you faring? Bo szkoda by było, gdyby były tylko 4 takie zlecenia. Did you manage to take the pictures I asked you to? A więc mamy to. Izolacjonistyczni Ronini zbierają się w jednej z opuszczonych wiosek w Maicie, by spiskować się z dala od stróżów prawa. Potrzebuje fotograficznych dowodów tego procederu, aby donieść na nich komisarzowi. Podobno Ronini oznaczają miejsce spotkań za pomocą 4 kości do gry i 2 kurczaków. No dobra. Jeśli to prawda... I look forward to seeing how you fare. No to jestem ciekaw, na ile trudne będzie zlokalizowanie konkretnego miejsca. Faktycznie w regionie Maita szukamy. Świetnie się składa, bo tutaj mamy punkt szybkiej podróży dość wysoko. Dzięki temu będziemy w stanie polecieć na miejsce, mam nadzieję. Chociaż czemu ja tego nie widzę? Chyba jeszcze nie oznaczyłem sobie tego zlecenia. I musimy gdzieś tam się wybrać. No to faktycznie polećmy, skorzystajmy z tej okazji. Trochę nawet można przyspieszyć. No i gdzie to teraz będzie? Poszukaj miejsca, o którym mowa. No raczej pewnie przy budynkach bym się spodziewał. Zobaczymy zresztą. Lecimy po kolei. Tutaj rybki, jeszcze raz sobie przypomnijmy. 4 kości do gry i 2 kurczaków, tak oznaczają te miejsca, więc tutaj nie za bardzo. Na wszelki wypadek jeszcze się upewnimy. No ale okej. Kości do gry i kurczaki. No cóż. Nie za bardzo w tej okolicy chyba jednak, ale obszar jest, jak rozumiem, sporo większy. Oho. Tu mamy jakieś towarzystwo, więc niewykluczone, że to może być gdzieś tu bliżej. Tak. I to kurde, różne miejsca tak naprawdę. Zaczniemy tutaj, ale chyba będę musiał dostać się na górę. Mamy towarzystwo. Rozumiem, że pokonać ich i tak mogę. Że to nie jest duży problem. Tylko rzeczywiście dostańmy się najpierw na górę. Myślę, że tutaj musi być jakieś wejście. Albo z drugiej strony, ewentualnie. O! A to akurat zaskakujące. To jak mam zrobić to zdjęcie w takim razie? Czegoś tutaj chyba nie rozumiem. Może jest jakaś szczelina, przez którą się przypatrzymy temu? Bardzo dziwna sprawa, że nie mogę w ogóle otwierać tych drzwi. A, chyba że? Dobra. Da radę. Jak najbardziej da radę, więc lecimy. No i co? Jak ich załatwiłem? To nadal to zdjęcie mamy robić? Aha, dobra. My na razie sprawdzamy chyba poszczególne pomieszczenia do momentu, aż trafimy na właściwe miejsce oznaczone w odpowiedni sposób, co? Tak mi się wydaje. Ależ ich zaskoczyliśmy. No ale to też nie tutaj, jak widzicie. Tutaj to zapewne będę musiał dostać się od góry standardowo.
A może jednak? Niekoniecznie. Może da radę normalnie te drzwi otworzyć? Nie, nie za bardzo. Chyba, że tędy. To chyba będzie to? Tak jest. No proszę, wróć do studia fotograficznego. Czyli faktycznie te inne miejsca to właściwie tylko po to były oznaczone, że mogliśmy sobie jeszcze troszkę więcej powalczyć, ale ponieważ już zlokalizowaliśmy to miejsce, które nas interesuje, to dalej już szukać nie musimy. Rzucę tylko okiem jeszcze z tej strony. O ile tutaj tych kur? To widzę, że dobre miejsce, żeby sobie pozbierać na przykład jajka. W środku tutaj nikogo nie ma. Oż kurde, niewiarygodne. No nie, to ja muszę tam wejść. Ciekawe, czy to jest jednorazowy przypadek. Bo jeśli zawsze się tutaj te kury pojawiają, no to byłoby to niezłe miejsce do farmienia jajek na przyszłość. Kurde, cieszę się, że ja tutaj jeszcze zdecydowałem się zajrzeć. W takim razie korzystajmy z okazji i pozbierajmy tych jajek więcej. Dobra, to chyba będzie wszystko. Niczego innego nie widać, a więc cóż, nie pozostaje nic innego, jak tylko skorzystać z punktu szybkiej podróży, by przenieść się z powrotem do studia fotograficznego. Ciągle w ogóle pojawiają się te nagrody, które otrzymałem w tamtym miejscu, no było tego na tyle dużo, że powiadomienia nie znikają aż do teraz. How are you fa- Ooh, it looks like you've embraced the challenge. Zgłaszamy wykonanie zlecenia. Po zbadaniu zdjęcia doszedłem do szokującego wniosku, że wśród bandytów znalazła się grupa młodych mężczyzn z wioski. Przesłuchałem ich i okazało się, że zaproponowano im napadnięcie na zagranicznego kupca w zamian za część jego towarów. Zebrali się, by omówić tę propozycję. Byłbym wdzięczny, jeśli nie wspomnisz nikomu o tej sprawie. Sam dołożę starań, by wytłumaczyć tym mężczyznom ich występek. Sprawdźmy przy okazji, czy mogę kolejny zwój wykupić. Owszem, traktat o intelekcie, to poprosimy. Anything else you're looking for? Na kolejne nagrody musimy poczekać. I look forward to seeing how you fare. No to świetnie, tutaj to będzie wszystko. Możemy przenosić się do kolejnej miejscówki w takim razie. Pora dostać się do trzeciego, a zarazem ostatniego sekretnego bossa na tej mapie, przynajmniej z tego, co mi dawaliście znać. Właśnie w regionie Maita, gdzie byliśmy jeszcze przed chwilką, powinniśmy udać się gdzieś tutaj, tak mniej więcej. Na początek dostałem się oczywiście szybką podróżą, żeby móc dolecieć na miejsce. I znowu oczywiście poszukujemy jaskini. Więc w momencie, jak tutaj wylądujemy, to przekonamy się, gdzie dokładnie znajdziemy wejście do takiej jaskini i wtedy już będziemy tylko o krok od tego, żeby z kimś zawalczyć rzeczywiście. To chyba ten taki bardziej charakterystyczny punkt miał mnie interesować według informacji, które znalazłem na ten temat. No i pytanie. Czy to już tutaj mogę się spodziewać walki? No niekoniecznie. Jestem też ciekaw, czy będziemy w stanie zaskoczyć tego przeciwnika. No bo ten z poprzedniego odcinka był dość wymagający. Dobra, niszczymy przeszkodę. Wchodzimy dalej. Jednak jeszcze wejdziemy po drabinie. No i co? Nadal nikogo nie widzę. Oho, mamy. Mamy gościa rzeczywiście, ale nie wiem, czy będę w stanie go zaskoczyć. Niestety. Zobaczmy, jak tu się będzie walczyć z tobą, kurczę. Jestem bardzo ciekaw. Trzy
trzymasz się na dystans, to ja się kurde będę trzymać. O nie! Kolejny szybki przeciwnik. Niedobrze. No, zdecydowanie się przekonaliśmy już, że tacy przeciwnicy są bardzo wymagający w tej grze. Przynajmniej dla mnie. Niesamowite. Rzucić paroma przedmiotami w niego. Dopóki mogę. Dobra. Kurde. Wow. To są jakieś żarty chyba, stary. No tak, będziesz wszystko blokować. O, skubany. Będzie wymagający jak nic. Ja cię kręcę, no niesamowite to jest, naprawdę. Nie mogę się podleczyć. Niesłychane, jak szybko atakuje. Przecież to jest jakaś tragedia. Ja tu sobie nie poradzę. Wow. Absolutnie. Próbować dalej. Chyba to strzelanie to tutaj totalnie nie ma sensu. Kurde. Nareszcie. Okej. W końcu. Jakieś większe obrażenia. Dobrze. Skontrował. Idealnie. Tym razem ubiór wojownika zdobyty. Kim wy kurde jesteście wszyscy? I kiedy w końcu, o ile w ogóle, dostanę jakieś informacje na temat tych przeciwników, bo jestem tego bardzo ciekaw. Ten ubiór wojownika sobie oczywiście sprawdzimy. Zakładając, że to gdzieś tutaj... A nie, to jest ubiór buntownika. Dość podobny do tego aktualnego. Ale mimo wszystko troszkę coś innego. No i poszukajmy jeszcze skrzynki, bo... W poprzednich dwóch przypadkach mieliśmy takową, więc myślę, że i tutaj możemy się pokusić o jej znalezienie. Z tej strony przyszliśmy, więc musimy ruszać dalej tutaj. Dobra, uwaga, uwaga. Żeby na pewno się przedostać. No i jest rzeczywiście skrzynka, czyli to już pewnego rodzaju tradycja w tym przypadku. I znowu 7 klasyków sztuki wojennej zdobyliśmy. No i do tego inne też rzeczy. Węzeł przeznaczenia, włócznia krzyżowa, ruda żelaza. Bardzo dobrze. Węzeł przeznaczenia to, przypominam, jest ten prezent, który zawsze w większym stopniu zwiększa więź z postacią. Taki prezent uniwersalny, absolutnie dla każdego towarzysza. Więc tutaj ja bym sobie od razu wykorzystał tę księgę. Proszę bardzo. No i skoro już mam, to traktat o intelekcie również. I na razie to tyle, myślę. Więc z tego miejsca mogę póki co spadać. Najwyższa pora, żeby otworzyć magazyn w regionie Ishikawa. Jak pamiętacie, już wcześniej miałem z tym zagwozdkę, bo nie znalazłem klucza do tego magazynu. Raczej do tej pory mieliśmy taki scenariusz, że aby dostać się do magazynu, to trzeba było zaliczyć okoliczną aktywność w postaci porządku publicznego. Tutaj jest inaczej, bo wszystkie aktywności tego typu zostały zaliczone, a jednak nie mam żadnej opcji. Odkryto magazyn. Magazyn, który oczywiście jest zamknięty. No i z tego wynika... O, proszę, proszę. Z tego wynika, że gdzieś w pobliżu muszą być przeciwnicy. Ale z tego co pamiętam, to tych tutaj, to ja akurat już pokonywałem. I wtedy niczego nie dostałem. No ale na wszelki wypadek pokonajmy wszystkich, którzy się tutaj kręcą. Wtedy zobaczymy. Dobra, jeden załatwiony. Pora zająć się tobą. O, niedobrze, niedobrze. A, spokojnie. Dobra.
Nie no, niewiarygodny. Zardzewiały klucz zdobyty. I to rozumiem, że właśnie do tej... Znaczy do tego magazynu, tak? Oczywiście, że tak. Co jest grane? To albo ja już źle to pamiętam, albo po prostu ten klucz losowo jest generowany. Męska bandana zdobyta między innymi. Traktat o sile również. Kimono stróża prawa, no proszę. Jeszcze jeden traktat o sile. Pięknie. Od razu sobie te traktaty wykorzystamy oczywiście. Im więcej punktów siły, tym lepiej. No i może teraz jest sens, żeby tutaj sobie to wykorzystać. Zyskujesz karmę. A, niewiele jeszcze brakuje do osiągnięcia kolejnego poziomu. Trudno się mówi, przy najbliższych walkach się to jak najbardziej nabije. A jeśli chodzi o to, co tutaj znalazłem. Opaska wojownika. Kasa sługi, już nie jestem pewien, co ja dostałem. Na pewno tutaj było coś nowego. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo w tym momencie nie widzę. Strój bojowy, zachodnia odzież robocza. Strój treningowy. Możliwe, że to jest coś słabszego? Bo tu mam oczywiście sporo tego, ale większość to są rzeczy z poprzednich odcinków już tak naprawdę. Wydaje mi się, że to było coś legendarnego jednak. Rękawice. No dobra, nieistotne. Najwyraźniej nie jest to nic, co by tutaj było wysoko w tych statystykach. A nie, kimono stróża prawa, to było to przecież. Czyli zdecydowanie coś nowego, co warto sobie jak najbardziej założyć. No i spoko. Dobrze, że to wreszcie nadrobiłem. A zatem z takich aktywności do zaliczenia tutaj pozostało mi jeszcze dostać się po raz kolejny do Dojo, gdzie z tego co pamiętam mieliśmy jeszcze trzech przeciwników do pokonania, oczywiście na poziom mistrza, to mnie interesuje. So, what do you want to do? Chciałbym potrenować. Very well. I tych tutaj już pokonałem. No i rzeczywiście, mamy trzech ostatnich przeciwników. Zaczynamy od ciebie w takim razie. Na początek pokażę wam pierwsze podejście. En garde. I ask that you give me no special treatment. No dobra, czyli tutaj mamy powtórkę trochę tej walki z misji. Zobaczymy, jak tym razem pójdzie. Aj, kurde, niedobrze. W złym momencie akurat to zrobiłem. Okej. Jak zwykle poznać jego ciosy i starać się jak najwięcej kontrować. Teraz średnio to wyszło. Bez powtórek się nie obejdzie zapewne. O kurde. Czekamy jeszcze chwilę. Okej, czyli ten ostatni atak, czerwony, trochę dłużej się ładuje niż normalnie. To jest łatwo skontrować. Kurde. Dobra. Dwa uderzenia i dopiero krytyczny. O, nie wyszło, chyba za późno to zrobiłem jednak. W tym przypadku rzeczywiście mogło być za późno. Nie, ale myślę, że tutaj też parę powtórzeń i pewnie na mistrza też się uda to zaliczyć. Ładnie. On nie zmienia teraz stylu? Chyba nie. W sensie ja nie muszę zmienić tego stylu na pewno. I teraz, teraz. Idealnie. Kontynuujmy. Kurczę. Pokonamy go, ale pewnie nie na najwyższą ocenę. Nawet na pewno, bo tutaj kurczę, za dużo oberwałem. No dobra. Zid, I didn't think I would lose. Niecałe 5000, ranga adept. No dobra, no to powtarzamy aż do skutku, oczywiście. En garde, I ask that you give me no special treatment.
Jest to już moje szóste podejście do tej walki. Tragedii nie ma, ale mimo wszystko niektóre tego ataki są dość trudne do wyuczenia się. Mimo wszystko robię co mogę. Kurde, za długo, albo za wcześnie właściwie. Teraz idealnie. Okej. I atakujemy dalej. No nie no, zawsze jeszcze się łapię na tym, że za wcześnie próbuję. But the real fight begins now. O, teraz idealnie poszło. Dobrze. Ciśniemy dalej. Ale i tak boję się, że trochę zabraknie. Dobrywaj, kurczę. Chyba zabraknie, czy będzie na granicy? Jest, udało się. No rzeczywiście na granicy, jeśli 7000 to była ta granica, no to przekroczyliśmy ją o ponad 100 punktów. Pora zatem na Yukichiego Fukuzawę. Kolejna udawana walka w dojo. This might be training, but don't hold back. Tutaj też przyda się. O nie. To nie będzie chyba proste. Okej. Niedobrze. Przyda się trochę zwiększyć więź z nim na tych walkach. O nie, to już mi wygląda na coś bliższego temu, co było w walce z Genzuim. A to była najtrudniejsza walka. No zobaczymy jeszcze, jak będzie. O kurde, bo zginę. No nie tyle zginę, co zostanę pokonany. Pamiętajmy, że to są walki tylko w dojo. Proszę bardzo. O kurde. No niedobrze, wow. Wow. Już dawno nie było tak, żebym, kurczę, przegrał tutaj, a tu proszę. Więc powtarzamy do skutku, aż do osiągnięcia rangi mistrz. This might be training, but don't hold back. No i to już jest moje ósme podejście. Powolutku idzie mi coraz lepiej. Miałem już rangę eksperta, więc pora na mistrza. Raz, dwa i krytyk. Dobrze. Idealnie. Ciśniemy dalej. Ładnie. Jeszcze raz. Idealnie. Ten atak jest czymś, co nie lubię u niego. Czy czego nie lubię? No to już musi być mistrz, kurde. Pięknie. I have a long way to go, it seems. To musi być ponad 7000 punktów. Proszę, wszechstronny styl. Cóż to takiego? Mistrzowsko opanowano 3 style walki. No nieźle. I widzicie, ile to dojo nam daje. Nie tylko zwiększone więzi z postaciami, ale i opanowywane style walki. Nawet ponad 8000 punktów zdobyłem. Pora zatem na ostatniego naszego przeciwnika, Kimenzana Miażdżyciela, czyli rozumiem, że to będzie ten wielki, potężny przeciwnik. No na początek pierwsze podejście do niego. Pamiętam go, kurde. To jest ta misja z uwalnianiem mistrza Shoina. O kurde. Tragedia. Tragedia. Źle zaczynamy. Wow,
Zdąży się w ogóle podleczyć? Niesłychane. No będę musiał się naprawdę mocno tego nauczyć. Jak? Jak? Totalną miazgę on ze mnie robi. Inny styl w ogóle potrzebny, taki jak teraz. No nie wierzę. Ja cię kręcę. Chyba sporo powtórek będzie przede mną tutaj. Na rangę mistrza. No kurde. Już myślałem, że kończy. A gdzie tam? No nareszcie coś zaczynam kontrować. Aj, tu już się nie udało. Jezu, co? A bo on teraz zmienia styl. Tragedia! Czyli tutaj w połowie walki muszę też zmienić. No dobra. Rzeczywiście sporo nauki przede mną, jeśli chodzi o ten pojedynek. Nie wiem, czy w ogóle go zdołam pokonać za pierwszym razem, na byle jaką rangę. Się raczej nie uda. Ja go totalnie nie mogę wyczuć jak na razie. Ale dziwne są te ciosy, naprawdę. Tak, no dobra. Zobaczymy, ile razy będę to powtarzał. I to jest już moje 12 podejście do tego pojedynku, słuchajcie. Kurde. Koniec końców. Ta pierwsza faza walki, kiedy on właśnie walczy bronią, jest dla mnie bardziej przystępna niż wtedy, kiedy on się przesiada na gołe pięści. Wówczas ciężko mi wyczuć jego ataki, jego intencje. Kurde. No nie, no nie wierzę. Lecimy, lecimy, lecimy. Teraz zmienia styl i ciśniemy ile się da w tym czasie. Dobra, zmiana stylu u mnie. Ładnie. Okej. Jest dobrze. No dawaj, już go wykończ. To musi być mistrz, co? Tak jest? Tak jest. No proszę. A więc rzeczywiście trochę powtórek było. Najważniejsze, że się udało. No i oznacza to, że wszystkich przeciwników w dojo pokonaliśmy na najwyższą możliwą rangę, więc super. Coś, co początkowo wydawało mi się naprawdę bardzo, bardzo wymagające, bo ta walka z Genzu i Kusaką była dla mnie najtrudniejsza, albo to po prostu były takie pierwsze koty za płoty. Później z każdym kolejnym przeciwnikiem było to coraz bardziej do ogarnięcia. Oczywiście niektórzy z przeciwników byli łatwiejsi, inni trudniejsi, albo to po prostu już z biegiem godzin spędzonych z grą jestem w stanie jakoś tam lepiej wyczuć te ich kolejne ruchy. To też jest możliwe jak najbardziej. Marvelous! You exceeded all my expectations! Będzie jeszcze jakaś kolejna nagroda, czapka żołnierza francuskiego i mundur. Zwiększona skuteczność lekarstwa też przy okazji, no proszę. Bardzo fajnie. I dzięki temu, że tak powalczyliśmy, no to te więzi się właśnie pozwiększały z różnymi postaciami. W wielu przypadkach mamy czwarty poziom, w innych blisko tego czwartego poziomu. Więc ja jeszcze pochodzę po tych postaciach i wam pokażę nowe tematy na rozmowy. Kolejne prezenty sprawiły, że zwiększyła się więź z Kusaką na przykład na poziom trzeci, a do tego Katsura poziom czwarty. I z tego wynikają nagrody odblokowane. Ale też, czy teraz nie będę mógł pogadać na inne tematy? I'm listening. Tutaj nie. Ale nie wiem, czy w przypadku Genzu'ego nie będzie czegoś nowego do sprawdzenia, więc teraz to właśnie zróbmy. Podejdźmy tutaj do niego. Hey. I przekonamy się. What is it? O właśnie. Understood?
Jak to robisz, że zawsze jesteś taki mężny? Is that how it looks? In truth, I live in a constant state of fear. But if you give in to cowardice and don't act, then the things you could and should achieve will be left undone. Which is why I try to remain firm in my resolve, no matter what. But don't tell Shinsaku and the rest I said any of that, alright? Dobra, czyli to tyle. Understood. Be seeing you. Ruszamy w takim razie do kolejnej lokacji, do kolejnych towarzyszy. W wielkiej willi w Yokohamie mamy jeszcze Markusa Samuela, u którego poziom więzi podskoczył do trzeciego. Więc mamy nowy temat do rozmowy tutaj. Can I help you? Chcę coś zapytać. Ah, I am an Znalazłeś nowe produkty na eksport? Will you indulge me in idle complaint? As you well know, I have been looking for cosmetics to export to the West for some time now. Recognizing the immense popularity of Sasabeni lip makeup in this country, I set to purchasing it in abundance. Ah, an iridescent lipstick the color of jewel beetles. But I'm afraid there was simply no market for it among women overseas. It cost me a pretty penny besides. Oh well, such is the thrilling and unpredictable nature of the business world. No i to chyba tyle tutaj. Not to worry. We should probably both get back to work. Well, that's it from me. Więc tak naprawdę to są wszystkie zaległości, jakie ja chciałem nadrobić, zanim opuścimy tę mapkę. No bo mamy wszystkie regiony ukończone w 100%. Udało się podbić więź z różnymi postaciami na tyle, na ile na tę chwilę było to możliwe. No i poza tym na pewno część rzeczy jeszcze będzie jak najbardziej do kontynuowania na tej kolejnej mapce, czyli w momencie, jak dostaniemy się do Edo. Przejdźmy zatem do encyklopedii i nadróbmy sobie nowy wpis na temat stylu walki Aisu Kageryu. Do tego wyposażenie, tak mniej więcej to, co tutaj się pojawiło. Wreszcie jakaś nowa, lepsza katana przede wszystkim wpadła, więc od razu sobie zamieniłem. No i tutaj też włócznia o lepszych statystykach. Patrzę, czy inna broń legendarna nam wpadła, już pomijając może te niebieskie czy zielone. Tak, są zielone, ale legendarnej innej raczej nie widać. Przynajmniej jeśli chodzi o broń podstawową, no bo teraz możemy też sprawdzić w broniach dodatkowych. Jeśli chodzi o łuk, to przełączmy sobie z powrotem na to. No a poza tym też niczego legendarnego tutaj za bardzo nie mamy. No i ta czapka żołnierza francuskiego, którą otrzymałem po opuszczeniu Dojo. Ubiór podróżnika i tutaj mundur żołnierza francuskiego. Poza tym chyba nie spodziewam się niczego o lepszych statystykach od tego, co mam obecnie. No i to się chyba rzeczywiście tutaj nam sprawdza. No i już tak na koniec wydamy zgromadzone punkty umiejętności. Dobiłem sobie jeszcze jeden punkt za sprawą karmy, a do tego dwa kolejne punkty umiejętności doszły wtedy, jak jakiś zwój, a właściwie dwa zwoje przeczytałem, które miałem jeszcze w ekwipunku. No i już sobie poza nagraniem stwierdziłem, co tutaj odblokujemy, żeby to było nieco szybsze, że teraz mogę wam to pokazać. I zacznijmy sobie od intelektu. No to w tym przypadku na pewno chciałem sobie zwiększyć zadawane obrażenia przy strzałach w głowę z karabinu. To jest taka rzecz, która by mnie tutaj interesowała. To 4 punkty intelektu kosztuje. Zostało jeszcze 6 punktów i tutaj zwiększona skuteczność lekarstwa jeszcze mnie interesowała. Na kolejne będziemy musieli jeszcze poczekać. No a te 2 punkty, które mi tutaj pozostały, no to już do niczego się nie przydadzą, więc muszę po prostu zbierać dalej. Przechodzimy sobie do uroku i tutaj nawiązywanie więzi będzie zwiększone nie tylko z ludźmi,
i obszarami, ale teraz też również z frakcjami. I też jeden punkt uroku się na razie do niczego nie przyda. Jeśli chodzi o zręczność, no to tutaj chodziło mi o rozwinięcie strzelania z łuku i mamy jeszcze bardziej zwiększone obrażenia przy strzałach w głowę właśnie z łuku. Do tego trafienie bezpośrednie przy łucznictwie zwiększa szybkostrzelność łuku i obrażenia zadawane strzałami, gdy cięciwa jest w pełni naprężona. Tutaj akurat 5 zwykłych punktów umiejętności musiałem wydać. No jeśli chodzi o drzewko siły, tu jest najwięcej rzeczy do odblokowania. Jeszcze raz sobie zwiększymy maksymalne zdrowie. Oprócz tego miałem jeszcze tutaj coś takiego jak regeneracja ki przy trafieniach krytycznych. Też poprosimy. Mamy też zwiększone obrażenia przy niskim poziomie zdrowia. To będzie to, plus 12%. Jest jeszcze coś, osłabienie wrogów. Tak, kiedy pokonam ich przywódcę, to wtedy się osłabiają tutaj morale grupy wrogów. Obrażenia max ki plus 35%. I jeszcze mieliśmy coś innego tutaj. Ogólny atak umiejętności walki. Obrażenia i obrażenia ki zwiększone o 4,5%. No, i to by było na tyle. Na nic więcej na razie sobie nie możemy pozwolić. Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Mamy ładnie mapkę oczyszczoną w 100%, więc w następnym odcinku będziemy kontynuować wątek fabularny i przeniesiemy się do Edo. Póki co to wszystko z mojej strony. Cześć!